Witam serdecznie. Zabieram Was w podróż z dźwiękami skrzyżowania kultur. W tym odcinku opowiem o arabskiej lutni ud. Ud to lutnia krótkoszyjkowa, pochodząca z Bliskiego Wschodu. Jest uważana za praprzodka europejskiej lutni, a także za daleką prababkę gitary. Naukowcy odnaleźli podobne do ud instrumenty w mezopotamskim mieście Ur. Pochodzą one sprzed 4000 lat. Mezopotamska lutnia dotarła 1700 lat przed naszą erą do Egiptu i tam zdobyła wielką popularność. Jedna z teorii głosi, że ud pochodzi od jednego z najstarszych instrumentów strunowych świata o nazwie barbat. To lutnia, która rozpowszechniona była w Azji Środkowej oraz w Iranie. Konkretne informacje na temat ud, o jego budowie i o funkcjach społecznych pochodzą z IX wieku naszej ery i zostały zapisane przez arabskiego filozofa Al-Kindi. Współcześnie możemy spotkać trzy rodzaje ud. To jest wersja lutni arabska, wersja perska oraz wersja turecka. Różnią się między sobą wielkością, ale kształt i taka ogólna budowa jest taka sama. Instrument jest bardzo rozpowszechniony w basenie Morza Śródziemnego, północnej Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. Charakteryzuje się gruszkowatym kształtem pudła rezonansowego. Na nim stoi na stałe umieszczony podstawek, który tutaj trzyma struny ud. Strun mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale jak uważnie się przyjrzymy, to tylko ta najniższa jest struną pojedynczą. Reszta to są tak zwane chóry, czyli struny podwójne. Dwie struny, dwie struny, dwie struny, dwie struny, dwie, które strojone są w unisonie, czyli na tej samej wysokości. Dwa tak samo brzmiące dźwięki. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5 strun w chórach i jedną basową pojedynczą. Tradycyjnie struny były wykonywane ze zwierzęcych jelit. Współcześnie są to struny syntetyczne, odporne na zmiany pogody i bardzo mocne. Wierzchnia deka posiada trzy otwory rezonansowe, w których znajdują się dekoracyjne rozety. Szyjka jest krótka i ma główkę, która jest pod kątem prostym w stosunku do całego instrumentu. Jeżeli chodzi o tył, to jest to zestaw listewek profilowanych i sklejanych od środka. Często jest to drewno palisandrowe. Lutnia ud jest tak popularna w krajach północnej Afryki, na Bliskim Wschodzie i w krajach Morza Śródziemnego, jak pianino, fortepian lub gitara w Europie. Gramy na lutni, dociskając struny do podstrunicy opuszkami palców.
Prawa ręka trzyma specjalny plektron, w dawnych czasach wykonywany z orlego pióra, a potem ze skorupy żółwia albo plastiku. Posłuchajcie, jak brzmi udy. Persji, które obecnie nazywa się Iran, mieszkała piękna księżniczka, która bardzo bała się upływu czasu i utraty swojej niepospolitej urody. Kiedyś pewien duch, ukryty w starej oliwnej lampie, powiedział jej, że niestety on nic nie może pomóc, ale doradza, by księżniczka zdobyła eliksir nieśmiertelności. Co prawda duch nie wiedział, gdzie taki specyfik można zdobyć, ale słyszał od sprzedawcy latających dywanów, że w sąsiednim królestwie jest czarownica robiąca magiczne mikstury, więc może ona mogłaby pomóc w tej sprawie. Księżniczka wsiadła na swojego rumaka i pocwałowała na zachód do Iraku. Po wielu dniach wędrówki wielce utrudzona stanęła przed pieczarą wykutą w skale na szczycie wysokiej góry. W środku, w oparach tajemnych ziół, siedziała czarownica. Cóż cię do mnie sprowadza, dziewczyno? Zapytała cichym głosem. Szukam eliksiru nieśmiertelności, odparła księżniczka. Aż tak dobre jest twoje życie, że chcesz, aby trwało do końca? Zaśmiała się pod długim nosem starucha. Dobrze, ciągnęła dalej. Dam ci eliksir nieśmiertelności, ale najpierw musisz posłuchać muzyki, którą śpiewa moje magiczne drzewo. Oczywiście, zgodziła się księżniczka i usiadła w oczekiwaniu na koncert. Drzewo zaczęło śpiewać. Każdą minutą jego dźwięki wprowadzały księżniczkę w odczucie jakby innego świata, piękniejszego, barwniejszego, radosnego. Ciekawe, czy to jest nieśmiertelność, pomyślała piękna dziewczyna, bo jak to jest nieśmiertelność, to bardzo mi się to podoba. Trwała tak w zasłuchaniu wiele dni. Nagle koncert umilkł. Zapanowała cisza. Dziewczyna zdziwiona i zmartwiona zapytała czarownicy: czemu drzewo zamilkło? Bo to drzewo już wyśpiewało, co miało do powiedzenia i nigdy więcej go nie usłyszysz, odpowiedziała wiedźma. O nie, zakrzyknęła księżniczka, to było coś najpiękniejszego, co spotkało mnie dotychczas w życiu. Wolę już zamiast eliksiru nieśmiertelności codziennie słuchać takich boskich dźwięków. Po co trwać w nudnej wieczności, pozbawionej takiego cudu. Proszę bardzo, odrzekła czarownica, ale musisz tu zamieszkać, bo drzewo nigdzie się nie ruszy. Księżniczka jednak nie chciała pozostać długo z dala od swojego pałacu i bliskich. W nocy podkradła się do drzewa, odcięła jego wielką część i zaczęła uciekać. Gdy tak uciekała z kawałkiem drzewa pod pachą, jej włosy zaplątały się w gałązki i zaczęły pod wpływem wiatru grać. Kawałek drzewa zaczął swoją pieśń. Dziewczyna tak zasłuchała się w jego głos, że nie zauważyła, iż wypada jej z rąk.
upuszczony kawałek magicznego drzewa z włosami księżniczki szybował, szybował, aż spadł obok domku wieśniaka. Ten wziął do ręki śpiewające gałązki i zrobił z nich pierwszą lutnię. Thank you.